Witam serdecznie widzów mojego kanału. Pragnę tą drogą poinformować zainteresowanych tematem trollingu w związku z decyzją PZW Okręg Mazowiecki. Chcę przekazać garść istotnych informacji, jak i przedstawić swoje zdanie na ten temat oraz podzielić się długoletnimi obserwacjami. Temat trudny i dość kontrowersyjny, budzący spore emocje. Ma zarówno spore grono zwolenników, jak i przeciwników od wielu lat. Narosło wiele mitów, a wręcz legend związanych z tą metodą połowu. Ale zanim wezmę się za omówienie mitów i faktów, trochę informacji. Tak, to prawda, wraca możliwość trollingu w sezonie 2014. Ale no i właśnie o te ale chodzi. A tych ale jest sporo. Po pierwsze, to trolling będzie możliwy tylko na pewnym odcinku Wisły w Okręgu Mazowieckim. I nigdzie więcej. Więc wszystkim tym, co kiedyś trollingowali nad Zalewem Zegrzyńskim, Narwi czy Bugu, pozostanie albo zmiana akwenu, albo oblizać się smakiem. A teraz drugie ale. A te naprawdę przyprawia o zawrót głowy. A wręcz zwala z nóg. Cena ta jest wzięta naprawdę z głębokiego kosmosu. Całe lata świetlne od polskich realiów. Składka pełna całoroczna. A więc już za jedyne 1700 polskich złotych. Możesz, kochany wędkarzu, zostać trollingowcem. A jakby tego było mało, pozwolenie zezwala na połów tą metodą. Tylko w okresie od 1 czerwca do 31 października. Obwody rybackie, w których jest dopuszczony trolling na rzece Wisła, to numer 3, 4 i 5. A wisienką na torcie goryczy, niech będzie jeszcze ta wiadomość. Łowić tą metodą można tylko będzie w weekendy. Czyli od piątku do niedzieli i oczywiście tylko w porze dziennej i osoby powyżej 16 roku życia. Zapewne wielu zwolenników trollingu jest po tych informacjach w ciężkim szoku. Nie dziwię się, bo sam byłem, czytając te informacje na stronach PZW. Niestety z roku na rok widać jak na dłoni, jak postępuje i czym się kieruje PZW. Jaka jest pokrętna logika? Wędkarstwo staje się bardzo drogą pasją. A o metodach połowu nie decydują nasze preferencje, a nasza zasobność portfela. Tym samym zamykamy możliwość rozwoju wielu wędkarzom. Nikt nie zapłaci takiej ceny, aby spróbować nowej metody połowu. Metoda jest taka. Wprowadza się zakaz połowu daną metodą pod przykrywką szczytnych celów ochrony gatunków. Gdy wędkarska brać podnosi krzyk, łagodzi się sytuację ordynarnym kłamstwem, że to tylko tymczasowo, aby się gatunki odbudowały. Po czym po kilku latach tworzy się furtkę dla elitarnych, bogatych ludzi i oto tak PZW promuje wędkarstwo. Nie myślcie, kochani wędkarze i motorowodniacy, że to koniec możliwości tej organizacji. Następna metoda, za którą się biorą, to metoda wertykalna. Małymi kroczkami, słynnym sposobem na ugotowanie żaby. Jeśli ktoś myśli, że PZW doszło do sufitu i kończą się im głupie pomysły, to jest w wielkim błędzie. Niech przypomni sobie tegoroczny zakaz używania zanęt. Wycofali się po wielkich bólach. Ale to nie znaczy, że definitywnie o tym zapomnieli. Wszystko zależy od nas i tego, co zrobimy. Czy będziemy się biernie przyglądać, jak pasą się na naszych pieniądzach i niszczą nasze pasje? Nie dajmy się podzielić na biednych i bogatych. Na tych, którzy łowią dobrą i złą metodą. Każdy wędkarz powinien mieć możliwość rozwijania swojej pasji na równych prawach i wyboru metody połowu. Bardzo jestem ciekaw waszego zdania na ten temat. Co sądzicie o tym wszystkim? Napiszcie w komentarzach. Liczę na merytoryczną dyskusję w tym niełatwym temacie. Gorąco pozdrawiam wszystkich widzów mojego kanału i życzę wielu sukcesów wędkarskich, jak i żeglarskich. Informacja dla tych, którzy czekają na materiał filmowy z rzeki Wisła. Już wkrótce ukaże się film. Myślę, że będzie to pierwsza połowa grudnia. Będzie to relacja z mojej 10-dniowej wyprawy z Zalewu Zegrzyńskiego na rzekę Wisłę. Gorąco polecam, będą piękne plenery, wędkarskie zdobycze, materiały filmowe z miejscówek,
ujęcia Garmin Panoptix LiveScope. Gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału. I będzie mi miło, jak nagrodzisz moje wysiłki kciukiem.